Orłowo to jedna z wsi położona w powiecie nidzickim, która nie wyróżniałaby się od innych niczym, gdyby nie fakt, że w 1958 roku utworzono rezerwat żółwi błotnych. Był to pierwszy w Polsce obszar, w którym objęto ochroną ten gatunek drapieżnika. Herpetolog Krzysztof Majchar od 35 lat zajmuje się badaniem tego gatunku. Na terenie rezerwatu żółwi błotnych w Orłowie spędza wiele czasu. Przyjeżdżał tutaj już w latach 70. Ja tutaj co roku przyjeżdżam po to, ażeby zbadać stan istniejącej tutaj populacji. No, zajmuję się tymi zwierzętami, obserwuję je, jak one zachowują się w czasie swojej aktywności rocznej, jak zachowują się w czasie, gdy wychodzą do miejsc lęgowych, zabezpieczam lęgowiska, więc jest to jedno z kilku miejsc na terenie naszego województwa, które często odwiedzam właśnie o takiej porze roku. Żółwie błotne, które żyją w rezerwacie, prowadzą bardzo skryty tryb życia, dlatego nie wszystkim mieszkańcom i turystom udaje się ich spotkać. Z pewnością dla tego gatunku to bardzo dobrze, ze względu na to, że żółw błotny potrzebuje ciszy i spokoju, by móc się rozmnażać. Ten czas przychodzi wiosną, wtedy to żółwie wędrują po całej okolicy w poszukiwaniu miejsc lęgowych. Jak powinniśmy się zachować, gdy podczas spaceru w rezerwacie spotkamy żółwia błotnego? Przede wszystkim nie powinniśmy brać go do ręki, dlatego że wędrująca na lęgowisku samica jest bardzo bezbronna i ona wówczas opróżnia pęcherz moczowy, zawartość którego jest jej potrzebna do wykopania komory lęgowej. I gdy weźmiemy taką samicę do ręki, ona się opróżni z tego zawartości pęcherza moczowego i musi wrócić do miejsca, gdzie uzupełni niedobory wody, po to, żeby później z kolei móc złożyć lęgi pomyślnie. Więc czasem są to odległości kilku kilometrów. Szczegółowe obserwacje żółwi podjęto na początku lat 80. Na przestrzeni lat dzięki herpetologom udało się zdobyć wiele potrzebnej wiedzy na temat tego gatunku. Dzięki tym informacjom podejmowane są czynności związane z ochroną żółwi błotnych i ich siedlisk. To są takie izolowane populacje, kiedyś były dużo liczniejsze i występowały w takim jak gdyby ciągu miejsc wygodnych dla nich. My jesteśmy przy źródłach rzeki Łyny i zlewnia rzeki Łyny od swoich źródeł aż do okolic Olsztynka, Jeziora Łańskiego, nawet do samego Olsztyna. To było miejsce, w okolicy którego występowały dosyć masowo kiedyś żółwie. Teraz to są izolowane miejsca i żółwie w tej chwili zagrożone są dwoma czynnikami. Raz, że temperatura do składania lęgów nie zawsze jest odpowiednia i do inkubacji małych żółwików w jajku. To jeden z czynników, a drugim czynnikiem to człowiek, który wkracza z urbanizacją, z zagospodarowaniem terenu, z budową dróg, osuszaniem terenu i także z nadmierną penetracją. Rezerwat zajmuje powierzchnię 4,5 hektara, w tym jezioro Orłowo małe z niewielkim pasem terenu linii brzegowej. Na tym obszarze obecnie żyje kilkanaście osobników, a każdy z nich jest na wagę złota. Najważniejszym zadaniem dla ludzi, którzy zajmują się nimi, jest ochrona siedlisk żółwi błotnych.